Bodaj najlepsze w ostatniej kolejce widowisko stworzono w najtrudniejszych warunkach. W Zabrzu jednak nie zważano na śnieg, strzelono 5 bramek, a emocji nie brakowało do końcowego gwizdka. Zaczął bardzo szybko Biedrzycki ze Stomilu, ale potem bardzo długo trafiali tylko Górnicy. Dwie bramki Brzozy i jedna Szemońskiego pozwoliły gospodarzom spokojnie myśleć o końcowym sukcesie. Ale na 12 minut przed końcem kontaktowego gola zdobył Czereszewski i przez to mecz jeszcze zyskał na atrakcyjności. Górnik na miejscu 9, Stomil oczko niżej. Piłkarze z Olsztyna wygrali pod koniec października z Sokołem, a potem zdobyli tylko punkt w Łodzi.